Tak jeszcze trącę ten temat tego pana, który tak krytykuje Kościół. Bardzo sprytnie, bo nie używa nazwisk Kościół. Ja też w Kościele pracuję. Oddany całe życie. Tata, mamusia była szczęśliwa. Tata mnie tak ukształtował, żebym był wytrwały, żebym w głębokiej wierze wielbił Boga. Tak mnie ukształtował. Jestem z tego dumny. To obrażając Kościół, także mnie obraża. I postanowiłem, że nie będę siedział cicho. Nie będę tchórzem. Jeszcze raz ten temat powtórzę. Bo ten pan pracował w telewizji. Był aktorem. A co by było, gdybym ja tak zaczął na telewizję mówić? Że telewizja to jest zło wcielone. Że tam same tylko nieroby pracują. W telewizji złodzieje pracują. Same złodzieje w telewizji pracują. Nieroby i złodzieje. Jak by się pan poczuł? Ja bym powiedział, cała telewizja to nieroby i złodzieje. A tak jeszcze dodam, jestem dumny, że tata nie wychował mnie na aktora, udawacza, tylko tak mnie ukształtował, że zostałem organistą. Ja nie mogę milczeć, ja całe 40 lat w kościele pracuję, on będzie sobie tak ten kościół jakby tak, niech głosu nie zabiera, bo wszyscy się boją. Nie ogólniać. Co to, jakieś wyrotnie, jakieś znalazł się jakiś taki... Nie chodzi do kościoła, to się cicho. Jak ja nie chodzę do telewizji albo gdzieś tam na przykład na skoki narciarskie, czy na przykład, nie wiem, w bilard nie chodzę grać, to nie krytykuję. Nagle się stał jakiś taki, jak to i to, żeby to raz, bo ja rozumiem, żeby raz, ale to już 15 lat płucze ten temat, ten pan, 15 lat. Tak nie można. No. Jak ja bym powiedział, że cała telewizja to złodzieje i oszuści. No, jakby to wyglądało? Tak nie można. No. Nie zło i dobro. Nie zło, to jest skutek i przyczyna. No chyba dobrze, już gadałem się. Także jutro jest miesiąc Maryny i przed miesiącem Maryjnym, kiedy wszyscy są szczęśliwi, będą litanie śpiewać i takie uogólnianie jest nie na miejscu. Nie na miejscu. Nie odnalazł się w aktorstwie, a odnalazł się nagle, nie wiem, co chcę osiągnąć przez to. No, dziękuję za wysłuchanie.